O, wy to już oglądacie. Witam was ponownie w Crashu The Huge Adventure, w odcinku prawdopodobnie już ostatnim. Więc w poprzednim odcinku zwiedziliśmy sobie trzeci Warp Room, gdzie pokonaliśmy Tygrysa Tajniego i zaliczyliśmy 5 poziomów, które na nas czekały tutaj. Oczywiście nie wszystkie na 100%, bo standardowo ja muszę coś spieprzyć, jak sami zresztą widzicie. No ale gdybym nie failował, to prawda jest taka, że zanudzilibyście się na śmierć, bo nie byłoby nic ciekawego. Tak to możecie się ze mnie trochę pośmiać, że gra zrzuciła na mnie jakąś klątwę faraonów. A dziś przechodzimy na poziom pod nazwą Koniec Gwiazd lub w oryginale Start to Finish, a w Japonii Secret Base in the Universe. To w ogóle taka bykowa rymowanka się z tego zrobiła, nie powiem, że nie. No i co, zaczynamy sobie, kurde, poziom. 113 skrzynek, ja pierniczę, skąd ci twórcy biorą taką liczbę skrzynek? Czy ich już, kurde, naprawdę posrało, żeby na końcówce gry dawać takie ilości kolosalne skrzynek? Nie no, dobra, oczywiście żartuję sobie, dla mnie to nie jest żaden problem. Połączenie słowa problem i prąd. Co wychodzi? Prawdem. A jak? Pomidor bawi i uczy. Serio, powinienem otworzyć taki program na telewizji. W telewizji, kurde, nie na telewizji, a w telewizji. Nie pamiętam, czy dało radę zdobyć tutaj tego. Może się dało radę zdobyć tutaj tego czerwonego dżema. No niestety, powiem wam szczerze, że moja pamięć ostatnimi czasy, jeżeli chodzi o The Huge Adventure, jest bardzo ograniczona. Więcej pamiętam z Entrance niż z The Huge Adventure. Może dlatego, że ja w The Huge Adventure jakoś nieszczególnie się zagrywam. No bo nie ukrywałem, ale Entrance jest trochę taką ciekawszą grą niż The Huge Adventure. Nie mówię, że The Huge Adventure jest słabe, broń Boże, bo jest bardzo dobrą grą, ale z dwojga złego wolę i tak Entrance, bo z Entrance to naprawdę wszystko pamiętam. The Huge Adventure jest to taki tytuł, który sprawia, że niby tam wszystko git i tak dalej, ale w rzeczywistości to się trochę zapomina o tej gierce, że ta gra kiedykolwiek istniała, I guess. Uwaga na nitro, bo jak wpadniecie w nitro, to będzie, no, niemiło, niefajnie będzie. Wow! Patrzcie, a to już pamiętałem z pamięci, dosłownie. Na pamięć to, kurde, pamiętałem. I teraz będę okrzyknięty jako osoba, co pewnie przed graniem w tę grę se ćwiczyła. Nie, nic z tych rzeczy. Serio mówię. I ja pominąłem tutaj skrzynki i z życie pominąłem, naprawdę? A tutaj jest przepaść. Ej, to dobrze, że nie skoczyłem, bo siara.pl byłaby. I tam chyba były 3 skrzynki z nitrem, tak? Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Jak najbardziej tak. Dobra, dostań się do góry. Wow. Oh no, nie, dobra, to już nie zdobędę wszystkiego. Oczywiście standardowo musiało się wydarzyć, co się wydarzyło. Bo gdyby się to nie wydarzyło, to byłoby słabo. Znaczy, to byłoby zbyt fajnie, byłoby zbyt dobrze i ludzie by nie mieli powodu do śmiania się z Crasha, że Crash to taki imbecyl jest. Ale za dzieciaka strasznie nie lubiłem tego poziomu. Nie dlatego, że był w jakimś stopniu zły czy coś, tylko po prostu chodzi o to, że no moim skromnym zdaniem byłem wtedy na tyle nierozgarnięty, jeżeli chodzi o serię z Crashem, że sprawił mi on problemy. A jako, że byłem takim trochę dzieckiem, które się denerwowało na takie rzeczy szybko, to szybko nienawidziłem takich poziomów. Kurde, no! Ale się uwzięło to na mnie. Jak nic. Ale życie mam, więc hehehe, co odzyskam życie, frajerze. I znowu mam takie trochę rozmycie ekranu, wiecie o co chodzi, bo po prostu gram z okna małego z Visual Boy Advance'a i tutaj na dole też mam tło, które widzimy teraz, w sensie te tutaj skrzynki z nitrem i tak dalej, i wiecie, to łatwo się idzie pomylić. Spóźniłem się, halo, halo. A, tu już się ten
zespawniła skrzynkę, to walić to. To już nie robimy, kurde, życia tam. Nie robimy 100%, to już zawieszam, kurde, content z Crashem. Dosłownie, zawieszam content, nie robię 100%, a kij z tą grą. Po wsze czasy. Nie wiem czemu, kurde, to było w Team Racing, gdzie ja powiedziałem po wszech czasy i do teraz nie wiem, co autor miał na myśli, szczerze powiedziawszy. I tak, wiem, że teraz będą takie głosy rozsądku. Pomidor nie jest prawdziwym fanem Crasha, nie jest prawdziwym fanem, bo nie pamięta takich rzeczy. Okej, okay, dla niektórych mogę nie być prawdziwym fanem, chociaż szczerze zdanie ludzi to mnie gówno interesuje, tak na dobrą sprawę. Tak łagodnie mówiąc, to mnie gówno interesuje zdanie ludzi, czy ludzie mnie postrzegają jako jakiegoś ultrafana Crasha, mimo że się uważam za ultrafana Crasha, to szczerze mnie bardzo rozwala czasami inteligencja ludzka, że o, bo zapomniało się o jakiejś rzeczy, że na przykład dawno się nie grało w takiego The Huge Adventure i już ludzie takie, o, on nie jest prawdziwym fanem, bo nie pamięta, jak zdobyć ten i tamten gen. No Jezus Maria, każdemu może z głowy coś wylecieć, a nie, że tutaj, kurde, będę jakimś omnibusem w takich seriach. No, dajcie spokój, ludzie. Dobra. Że tak powiem, ból dupy na bok i czas na ostatni poziom podwodny pod nazwą powietrze, znak zapytania, wiecie, albo z takim dobrym akcentem powiem powietrze? Lub w oryginale Air Supply, a w Japonii Ripping Electric Catfish. Jedziemy z koksem, bez zbędnego przedłużania. I zaczynamy w takiej scenerii, kurde, prawie przed śmiercią. Vicarious Visions to wie, jak, kurde, model Crasha postawić. Dosłownie sekundę przed śmiercią. Vicarious Visions wie, co dobre. I mamy tutaj nowego przeciwnika, węgorza, który jest naelektryzowany. Jego nie było w Crashu Trójce, ani w Crashu... Nie, no w sumie w Crashu Trójce, bo w Crashu Trójce zadebiutowały poziomy podwodne. Bo tak, poziomów kanalizacyjnych nie liczymy jako poziomy podwodne. I mam nadzieję, że nikt nie wpadł na tak beznadziejny pomysł, żeby policzyć te poziomy jako poziomy podwodne. A ja se tak zrobię i stroluję tego węgorza. I ha, 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 co mi zrobisz teraz? Co mi zrobisz, gnido jedna? Idź tam, kurde, i raź prądem kogoś innego. Najlepiej to tych minionów Cortexa. A to już było wredne ze twojej strony, węgorzu. Ja ci powiem dlaczego. Ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie nie jestem tak wredny, a ty w stosunku do mnie jesteś bardzo wredny. I mi na przykład to osobiście się nie podoba. I uważam, że to, co zrobiłeś, to było haniebne zachowanie. I uważam, że za to powinny być publiczne baty dla takiego węgorza. Kim mnie obchodzi, że jesteś w takiej pracy, że ci płacą za coś takiego? Crashowi nie ma ani razu spaść włos z głowy. Inaczej się policzymy i pozwę cię, gościu. Jakbyście się pytali, co ja brałem przed odcinkiem, bo pewnie polecą takie pytania, bo jestem zbyt wygadany oczywiście. No to brałem Pepsi, a raczej Coca-Colę, która... Nie, no w sumie Pepsi piłem. Dobrze pamiętam, Pepsi. No i tego rodzaju ryby nie pamiętam, jak on się nazywa. Jeżeli ktoś ogarnia, wiecie, te tematy ryb i tych wszystkich płaszczek, nie płaszczek, to niech mi da znać, co to jest za ryba. Jakiego pochodzenia jest ta ryba. Bo serio, nie jestem jakimś szczególnym znawcą ssaków i tak dalej, żebym ogarniał tego typu sprawy. Naprawdę, uwierzcie mi, nie jestem. Dobra, 44-49. Oh man, naprawdę życie musieliście w taki gówniany sposób dać, serio. A i tutaj dwa nitra, no to lightowo 100% będzie, kurde, te poziomy to się lightowo 100% je. Serio, nie widzę żadnych przeszkód w 100%owaniu tych poziomów. I tu zaraz hashtag wyda się, że jeden z poziomów nie 100%owałem i to był pewnie jeden z wcześniejszych poziomów podwodnych. Nie wcześniejszy, tylko ten, nie wiem, z jakiegoś tam warp roomu. No i co, teraz mamy poziom 18 z 20, czyli zakaz lotu.
Poczekajcie sekundę. No dobra, jestem. Zakaz lotu, czyli innymi słowy no fly zone, a w Japonii bomb flying squadron. Dziwna nazwa jak na wersję japońską, ale nie będę się już przywalał, bo wersja japońska rządzi się swoimi prawami. Gdzie Europejczycy i Amerykanie mają zupełnie inne prawa, więc tam już nie będę nawet w to wnikał. Ale tym razem poziom dzieje się tak jakby już wczesnym wieczorem. Bo widać tutaj taki zachód słońca, bo widzę po kolorach, że tutaj jest jednak trochę żółci, jakby słońce miało dopiero zajść. I takiego koloru czerwono-pomarańczowego, który zwiastuje, że jest blisko naprawdę późnego wieczora. Tak ja przynajmniej, że tak powiem, skleiłem taką teorię. Mogę się mylić, może i nie. Ale tutaj co się odwala, to, że nie cierpię tego poziomu właśnie między innymi z tego poziomu. Ci ziomkowie po prostu są denerwujący, nie? Nienawidzę, jak oni robią tak zwane kamikadze, co widzieliście przed chwilą. A oni tutaj, kurde, specyfikują się w tym poziomie tym. Robią dosłownie typowe kamikadze. Na chwilę obecną mam wszystkie skrzynki. Coś, co jest cholernym plusem. Lajtowo, weź tam korteks, idź gryźć ziemię, dosłownie, nie? Widzicie, jakie to było lajtowe pokonanie tego sterowca? Serio, nie rozumiem, jak można mieć problemy z tym sterowcem. O, i fajerwerki, oczywiście, bo tego też również zabrakło. Za tym to widzę, że się Crash i miniony Korteksa też stęskniły. I zgaduję, że przez to, że ten balon został trafiony i skrzynka się nie zniszczyła, co zwiastuje to, że nie zaliczyło mi. Chociaż może mi zaliczyło, nie wiem, nie zwróciłem uwagi. O, i pieprzone kamikadze. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo czemu nie? Najlepiej robić, kurde, walone kamikadze. W środku na ryj, dosłownie. Nie, naprawdę, serio, szanuję tę grę za wiele rzeczy, naprawdę, szanuję, uwierzcie mi, tę grę za wiele rzeczy, ale za to, że oni robią te pieprzone kamikadze i za to, że niektóre po prostu poziomy albo są w jakiś chamski sposób zrobione, że wiecie, takie zbyt trudne albo coś, no to za to nie szanuję za bardzo, taki trochę odejmowany respekt jest. Ale co tam mój respekt zrobi, tak mój respekt jest siusiak warty na dobrą sprawę. Ja mówię siusiak tylko dlatego, żeby było takie bardziej trochę family friendly, niż żebym powiedział brzydkie wyrażenie. Chociaż staram się być autentyczny, dlatego też nie zawsze wszystko mówię w słowach family friendly. Kurde, 2%, 2 walonych procent zabrakło, by ten se w grobie się przewrócił. Ile mamy w ogóle procent? 44%, ładny wynik to jest, nie powiem, że nie. To jest bardzo ładny wynik. Czyli czekajcie, trafię w balon i to się zalicza. Aha, czyli jak nie trafię w balon, ani w ogóle nie trafię w skrzynkę, wtedy się nie zalicza. Czyli miałem rację, czyli po części skrzynki mam zaliczone. Jej! Lubię mieć rację w tym wypadku. To takie fajne uczucie mieć rację. Mogę się potem pochwalić kolegom w piaskownicy, że hej, miałem rację, widzicie koledzy? Zobaczcie, jaki jestem dobry. I mam nadzieję, że w tym momencie nie muszę zniżać się do poziomu krawężnika, żeby tłumaczyć, że słowo w piaskownicy jest dosłownie satyrą i takim żartem bardzo mocnym. Chyba, że ktoś serio myśli, że w tym wieku bawię się w piaskownicy, no to... No chyba, że z młodszą siostrą. What? Czy ja to powiedziałem? Nie bawię się. Co wy? Nie dopowiadajcie sobie nie wiadomo czego. XD. Mongoły jedne będą sobie teraz ze mnie bekę robić. Wy to Mongoły jednak jesteście, kurde. Kurde Belson. Śmiejecie się ze mnie na każdym kroku. Ja to czuję w sekcji komentarzy, jaką macie bekę ze mnie. Ja tu się staram wam zrobić bardzo fajny let's play, byście mogli czegoś się też dowiedzieć, jakieś... Ała, kurde, fajne ciekawostki, ja pierniczę.
Za bardzo nadwyrężyłem mięsień teraz, nogi i straszny skurcz mam. Jezus Maria, ale mnie prąd kopnął aż. I Beka w ogóle, że w polskim tłumaczeniu relikty nazwali klucze. Dobra, już mogę wyprostować, jasna sprawa, że mogę. Kurde, weź wróćmy do cywilizacji, wróćmy do tego, rzeczywistości i kontynuujmy dalej. Bo zostało nam jeszcze dwa poziomy przed walką z Korteksem i tą jeszcze nie ostatnią. Bo wiecie, to będzie na razie złe zakończenie i kurde... Czułem to, że ja to spieprzę. Dobra, 92 i mamy tutaj 100% dla sterowca, więc sprzątnijmy szybko ten sterowiec. Dawaj, chodź tutaj, Korteks. O, dokładnie tak. Szybko, 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 powolutku do przodu. Do przodu, powolutku, powolutku. Ale oberwiesz, soczysty wpierdzisz, dostaniesz, Korteks. I brawo. Poleciał. I my również. Wow, w końcu 100%. Nice one. Dobra, czas na... Czas na przedostatni poziom w gierce, jeżeli chodzi w ogóle o kryształy. Co za smród! Albo w oryginale drip, 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 a w Japonii Poison's Frog Hop. I słowo frog nie jest nie bez powodu, ponieważ tutaj występują żaby. Nawet nie żartuję, serio tutaj żaby występują. Zaraz je może zobaczycie. O właśnie, kurde. Znaczy, definitywnie, jeżeli mamy być szczerzy, to... W pierwszym kanałowym poziomie już wystąpiły żaby, tylko że one są w tej sekcji specjalnej, którą trzeba odblokować, bo potrzebujemy tego kolorowego Jamesona. Serio, naprawdę tam jest życie. Aż mnie gardło zaswędziało, dosłownie. To takie bolące było, naprawdę. Lajtowo, bez problemu. Aha, fajnie, dobra, No to niezłe, to niezłe bez problemu, naprawdę. Pozdro 600 na rejonie. Jeszcze raz. Do 3 razy sztuka, teraz zobaczycie, że się uda za pierwszym razem. Gówno nie się udało. God damn it! To było dopiero coś, co nie? Patrzcie, udało się, kurde, teraz tylko nie spadnij. Jezus Maria, udało się, jakbym nie doskoczył, to dosłownie bym wyrwał klawiaturę. Nie, wyrwałbym klawiaturę i bym wyrzucił przez okno, serio. Nawet nie wiecie, jak bardzo mnie to po prostu striggerował. Ale no cóż, jedna z ciekawostek brzmi tak, że jest to jeden z poziomów, gdzie... Jest więcej skrzynek, pojawia się w samym bonusie niż w ogóle w poziomie. I tak naprawdę pierwsza gra, która zapoczątkowała taki trend, że wiecie, że więcej skrzynek jest w bonusie niż w poziomie, to był oczywiście Crash Bandicoot.
Czy ja naprawdę przez chwilę chciałem powiedzieć Crash Bandicoot 4 The Wrath of Cortex? Nawet przez sekundę nawet nie chcę liczyć czwórki jako The Wrath of Cortex, bo ta gra nie zasługuje na tytuł numer 4. Nie. Pierwsza gra, która zapoczątkowała taki dziwny trend, to jest Crash 2. Cortex Strikes Back. No skacz sobie, Crash, skacz. I myk do przodu. 43! Uuu! I nie ogarnąłem. Jezu, te żaby mają taki odgłos skakania, jakby skakał na drążkach Pogo. Oczywiście ci ziomkowie, których też soczyście nie cierpię. To był największy koszmar dzieciństwa, ci ziomkowie z Crasha 2, co się tutaj bawią tym. Elo? Nara? Oh yeah, man, życie. Nie mówcie, że tu już jest zaraz koniec poziomu. Bo chyba będę płakał ze szczęścia. Chociaż nie wydaje mi się, bo kurde, jeszcze poziom trwa. W najlepsze. Ale przynajmniej nadrabiam życia. Jej! O Jezus, ale dobrze, że ja się kratkę wcześniej zatrzymuję. Bo te żaby to jest po prostu coś strasznego. No i mamy 100%. Super. Pyk! Jest! 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 Udało się! No dobra. Czas na ostatni poziom, gdzie zdobędziemy ostatni kryształ i być może kolorowy dżem, chociaż znając moje szczęście nie będę pamiętał, gdzie jest ten kolorowy dżem, czyli dżem o kolorze żółtym. Jest to ostatni poziom, gdzie będę czytał japońską nazwę. Otóż czas na odlicza to w japońskiej wersji, tym razem w japońskiej, jest to timing match. Ale zaraz, jak brzmi w oryginale? Sprawdźmy to. Wejdźmy do poziomu. Tak jest. Czas na odlicza to innymi słowy w oryginalnej wersji. It's the final countdown. I ciekawostka z tym związana jest taka, że po prostu final countdown jest tak naprawdę nazwą, która pochodzi od singla oczywiście tego Europe, czyli zespołu, który ogarnął coś takiego jak It's the final countdown. No ale dobra, zobaczymy, może się nam uda zdobyć ten żółty klejnot. Może nie wszystko jest stracone. O, i co tutaj mamy? Czyżby to są te ścianki, które chcą nas zgnieść? One tutaj? One tutaj? Naprawdę? Serio? A, dobra, never mind. Chciałem przez chwilę zapytać się, po co mi... Kurde, po co mi ta skrzynka do odbijania się? Przecież tu, kurde, jest ten. To gówno właśnie, które ma w sobie kolce. Nie pamiętam, jak to się nazywało. No ta taka, kurde, platforma z kolcami. Z wysuwającymi się kolcami. Tak to nazwijmy. O, i tutaj oczywiście koleś w kurde, Cortex Mobilu. Lecimy do przodu.
No, oczywiście Crash powąchał i stwierdził, że tutaj śmierdzi, więc idziemy dalej. Dawaj, 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 platformo. Super, świetnie. Serio, ja uważam szczerze, że twórca tłumaczenia odwalił po części kawał dobrej roboty, ale po części jak dla mnie spieprzył trochę, bo serio, tłumaczenie nazw, a raczej imion bossów, no trochę mija się moim zdaniem z celem, serio. To tak samo trochę było ze Spyro Reignited Trilogy, gdzie Toys for Bob przetłumaczyło Sparksa... Nie, Sparksa normalnie, to oni Huntera przetłumaczyli na łowca, albo Moneybugsa na... Jak oni przetłumaczyli Moneybugsa? Właśnie, o to jest dobre pytanie. Ale Hunter łowca, no dziwnie brzmi. Ja rozumiem, gdyby powiedziało się do postaci, która ma pseudonim Hunter, ale nie, że ma na imię Hunter. To wtedy okej, niech se tłumaczą, no bo pseudonim to tam wiecie. Pseudonim to pseudonim. Ale imię powinno pozostać imieniem, a w przypadku Spyro to jest imię, a nie pseudonim. Doprawdy. Patrzcie, udało mi się w końcu. Wow, naprawdę, mam się czym pochwalić teraz. No, a jednak nie mam czym się pochwalić, bo zginąłem. Jezus Maria. Czy to się kiedyś w końcu skończy, te moje failowanie tutaj? Ja wiem, że nie pamiętam sterowania, wiem, że nie wszystko pamiętam z tej gierki, no ale kurde. Nie gra już się tak na mnie nie wyżywa, bo to już jest, zaczyna być przykre, naprawdę. Serio, autentycznie. Dobra, jesteśmy dalej. Tutaj widzę, że żyćko jest u góry. Słuchajcie, bym teraz wziął maskę Aku Aku i jakoś to zebrał, ale... Aj, zniszczyłem sobie po części drogę. Dobra, never mind. Szybko! Tu mamy życie, ale tfu, nie życie. Tam nie było życie, tylko checkpoint, właśnie. Ale hej, mamy checkpoint, to jest najważniejsze teraz w tym momencie. Nic mnie tak bardziej nie cieszy jak checkpoint. Tam coś jest, tam na bank jest droga do, jak to się nazywa, do tego. Kurde! I może mi się uda... dostać tam. Tak. Udało się, dobra, mamy złoty, a raczej żółty dżem, więc kontynuujmy dalej z poziomem. Już teraz można oficjalnie, kurde, powiedzieć sobie, że czas na odlicza będzie zaliczony. Nareszcie, kurde, może będzie pełne 100%. Ale byłoby fajnie. Tam mamy nawet bonus, o kurde, no to ludzie, jesteśmy wygrani w tym momencie, nic tylko się cieszyć. Thank you.
Pozwólcie, że ja tego nie skomentuję po prostu, bo jak ja na to patrzę, to mi się chce płakać, śmiać, w sumie wszystko jedno naraz. Najgorsze jest to, że tutaj trzeba robić 100%, bo gdyby nie trzeba było, to ja bym olał sprawę i bym sobie stwierdził, że walić to w sumie. Ale niestety nie mogę tak powiedzieć, bo jak ja tak powiem, to wyjdę na hipokrytę, więc lećmy dalej. Więc czekamy teraz. O nie, teraz skakanie i liczenie. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj dużo jest nitra. Co jest po części dobre, a po części złe, bo tak naprawdę to... Tak naprawdę to większość nitra to... Znaczy większość tych skrzynek to jest nitro w tym bonusie. Nie! Tam detonator był! O nie! Nie! Najgorzej! Co jest? Ej! Ale... Ale kurde najgorzej! Najgorzej! Jezus Maria, no nie! Ja czułem, że coś się spieprzy, ale nie sądziłem, że tak. I oczywiście muszę tutaj mieć maraton faili w jednym miejscu, no bo... Po co? Po co przechodzić dalej? Naprawdę. Tam nie, już bez komentarza, powiem wam szczerze, bez komentarza. Chociaż mamy żółty dżem, no ale nie mamy zwykłego, a tak byliśmy blisko. A idź pan, kurde, co to ma być? Dobra, czas na Cortexa. I tutaj jest muzyka z... Z Crasha Trójki. Ale remix, jak na wersję Game Boy Advance'ową. No i widzicie, to jest na tym polega, że tak powiem, konfrontacja z Cortexem. Po prostu będziemy musieli robić takie wygibasy, żeby uciekać przed jego działem i troszeczkę poczekać, aż on naładuje swoje działo, by mógł nas zestrzelić. No i widzicie, trafiając w czerwony dżem, no to tak naprawdę odjął sobie zdrowia trochę. Niech trafi teraz w zielony i będzie śmiesznie. Ten Cortex to jest dopiero kawalarz, widzicie? Odejmuje sobie życia za każdym razem. Szybki bieg i bardzo fajnie. Mamy tutaj już, powiedzmy, złe zakończenie. Głupcze! Do końca życia będę tu sprzątał! Crash, jak mogłeś mnie... Znów pokonać! Miałem tak wspaniały plan, to niesprawiedliwe! Super! Masz wszystkie kryształy! Oby tylko miał wystarczająco energii!